Chwała Jezusowi, kochani bracia i kochane siostry. Niech imię Jezusa zawsze i wszędzie będzie uwielbione i wywyższone. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się zająć palącym tematem i rozwiązać, i poukładać, i posegregować temat, który dzisiaj jest bardzo palący w 2021 roku i zawsze dzielił on ludzi w Kościele. Jedni wierzyli w to, drudzy nie wierzyli. I dzisiaj chciałbym zająć się tematem znamienia bestii i tego, czym jest chip i co to jest chip i czy chip jest znamieniem bestii. I zapraszam Was do oglądnięcia tego, co chcę Wam przekazać i chciałbym pokazać Wam moją perspektywę, a wydaje mi się, że, bo będę to robił z Biblią w ręku, że i też Bożą perspektywę na temat znamienia bestii, na temat chipa. I tego, czy ten chip słynny, o którym dzisiaj często jest tak mówione w czasie pandemii, w czasie szczepionek, czy ten chip to jest znamie bestii. I czy powinniśmy go przyjmować, czy nie powinniśmy go przyjmować. I moi drodzy, znamie bestii pojawia się w Księdze Objawienia w 13 rozdziale. I pozwólcie, że Wam przeczytam. 13 rozdział Księgi Objawienia od 15 do 18 wersetu przeczytamy sobie. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostali zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Moi drodzy, 13 rozdział Księgi Objawienia bardzo precyzyjnie pokazuje, że ludzie będą naznaczeni znamieniem bestii. Że ludzie, żeby kupywać, żeby żyć, żeby funkcjonować. Nieważne, czy będą to wielcy, bogaci, ubodzy, wolni, niewolnicy. Wszyscy oni otrzymają znamie bestii. Otrzymają znamie bestii i zostaną zapieczętowani przez samego diabła. I to jest bardzo smutna i bardzo zła informacja. I moi drodzy, dzisiaj to będzie punktem wyjściowym naszego krótkiego rozważania, ponieważ to dzieli Kościół, to kiedy powiesz znamie bestii, czy to jest chip, czy to nie jest chip, za chwilę robią się dwa obozy i każdy ma na to swoją tezę, swoje nauczania, a nawet wersety biblijne. Więc ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać z Bożej perspektywy, jak mocno powinniśmy dowiedzieć się, interesować się i rozgryźć temat znamienia bestii. I czy to jest ten chip słynny, który dzisiaj mówią, że w szczepionkach jest dodawany po cichutku. Moi drodzy, myślę, że nie tego będziecie się oczekiwali, co chcę Wam powiedzieć. Myślę, że nie w tą stronę pójdę, którą byście oczekiwali, ale cóż, Boże Słowo nie zawsze robi to, co chcemy. Pan Jezus rzadko kiedy mówił faryzeuszom, uczniom, ludowi, to, co oni akurat chcieli usłyszeć. Mówił to, co sam Bóg mu powiedział. I ja też chcę dzisiaj zająć się tym tematem tylko i wyłącznie z Bożej perspektywy. Więc w 13 rozdział Księgi Objawienia mówi nam, że ludzie, niezależnie od rasy, niezależnie od statusu, niezależnie od tego, kim są, otrzymają znamie bestii, żeby żyć, żeby kupywać, żeby funkcjonować. Zostaną naznaczeni znamieniem bestii o liczbie 666. To zrobi diabeł. Ale kiedy myślałem, że o tym materiale, żeby go nagrać, pomyślałem sobie, że bardzo często słyszę na ten temat. Bardzo często widziałem jakieś artykuły, jakieś rozważania, jakieś nagrania w temacie znamienia bestii, ale nigdy, naprawdę, że absolutnie nigdy, może po prostu wszystkiego nie słyszałem tak naprawdę, ale nigdy nie słyszałem na temat tego, że ludzie będą też naznaczeni znamieniem Bożym, znamieniem Boga. I mówi nam o tym Biblia, mówi nam o tym Księga Objawienia. Zobaczcie, przejdźmy teraz do wcześniejszych rozdziałów.
Przejdźmy sobie do Księgi Objawienia 7 rozdziału i tutaj będzie nas głównie trzeci werset interesować, ale żebyśmy troszkę większe tło mieli, to sobie troszkę więcej przeczytamy. Księga Objawienia tym razem, 7 rozdział od 1 do 3. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry na ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu i mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I tu mamy w 7 rozdziale, 3 wersecie Księgi Objawienia, mamy tutaj zmiankę, że anioł też będzie znaczył pieczęcią Boga żywego ludzi. I ci ludzie, którzy będą naznaczeni pieczęcią Boga, mają zostać nietknięci. Więc zobaczcie, w 7 rozdziale już mówimy, że ludzie też będą pieczętowani pieczęcią Bożą, ale dopiero w 13 rozdziale diabeł jak zwykle kopiuje, bo diabeł nic sam z siebie nie jest w stanie zrobić, diabeł nic nowego poza buntem nie zrobił, diabeł nic poza tym, że zbuntował się przeciwko świętemu Bogu, nic swojego nie zrobił. On ciągle kopiuje, on ciągle naśladuje, on ciągle powiela. Oczywiście jest to tylko takie pokurczne, takie byle jakie, ale niemniej tych ludzi naznacza. Więc czy słyszałeś kiedyś o tym, czy zastanowiłeś się, czy słyszałeś nauczanie, czy rozważyłeś kiedyś temat tego, że ludzie nie tylko będą naznaczeni pieczęcią, znamieniem diabła, ale też pieczęcią Bożą. Ale idźmy dalej, ponieważ 7 rozdział mówi nam, że co? Że ludzie będą naznaczeni pieczęcią Boga żywego. Dlaczego? Dlaczego? Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Co ciekawe, ziemia, morze, drzewa mają być opatrzone pieczęcią Boga żywego i też ludzi. I to nie będą zwykli ludzie. To nie będą przeciętni ludzie, to nie będą wszyscy ludzie. To nie będą nienawróceni ludzie, to będą słudzy Boga. Słudzy Boga będą naznaczeni pieczęcią Boga. Po co? Po to, żeby te wszystkie bestie, które wyjdą, które będą męczyły ziemię, które będą po otwarciu pieczęci sprawiały męczarnie ludziom, które będą niszczyły ziemię, żeby nie dotykali sług Boga. Ale dalej idźmy sobie troszeczkę. 14 rozdział i pierwszy werset mówi coś jeszcze większego. I przeczytamy sobie 14 rozdział Księgi Objawienia od pierwszego wersetu. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim stało 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię ojca jego. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu. A grzmot, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięk harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń. Pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. 14 rozdział, pierwszy werset Księgi Objawienia objawia nam, że jak 7 rozdział powiedział, że będziemy zapieczętowani pieczęcią Boga, my, słudzy Boga, tak po to, żeby nic nam nie wyrządziało krzywdy, żebyśmy spokojnie oczekiwali na powrót naszego Pana. I 14 rozdział, pierwszy werset to potwierdza, że ci, którzy zostali wybrani, ci, którzy się nawrócili, ci, którzy są sługami Bożymi, zostają opieczętowani pieczęcią Bożą. A wiecie, jak ta pieczęć wygląda? Pierwszy werset 14 rozdziału daje nam czarno na białym objawienie tego. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Pieczęć Boża to nic innego jak imię Boga. I to nie mówię ja sam z siebie. To mówi 14:1 Księgi Objawienia. To mówi Słowo Boże. Moi drodzy, i teraz pytanie. Zachodzi
naturalne, logistyczne dla mnie pytanie. Dlaczego chrześcijanie tak bardzo szukają znaków, szukają nauczań, rozważają, czym konkretnie jest znamie bestii, czym ono jest? Dlaczego jest takie wielkie zainteresowanie, tym taka, wręcz bym powiedział, chora, niezdrowa fascynacja? Dlaczego tak wiele kościołów ma tyle nauczań, ma tyle konferencji, bo sam gdzieś miałem kiedyś nagraną konferencję z jakiegoś kościoła na temat właśnie Księgi Objawienia i tyle czasu jest poświęcone diabłu, temu co on robi, jak będzie rządził, jak będzie starał się, przepraszam, rządzić, jak będzie, co będzie sobie poczynał przed zakończeniem świata. A tak mało jest naszemu Zbawicielowi czasu poświęcone, tak mało uwagi. Jak wielu chrześcijan tak bardzo się interesuje tymi wojnami, tymi gradobiciami, tym, że konflikty będą eskalowały, ziemia będzie niszczeć, że diabeł będzie się przez te swoje 5 minut panoszył. Dlaczego tak wielu chrześcijan się tym interesuje, tym jara? Czemu tak wielu chrześcijan tak niezdrowo szuka informacji na ten temat? A jak mało chrześcijan wie, jak mało chrześcijan zauważyło w ogóle, że w Słowie Bożym jest napisane, że nie tylko będzie pieczęć znamie diabła, ale przed tym, zanim było znamie diabła, zanim on wpadł na to i skopiował, już Bóg nakazał swoim aniołom, żeby naznaczyli sługi Boże. Dlaczego się tym nie interesujecie, żeby trzymacie na sobie pieczęć Boga? Dlaczego się nie interesujecie, czy żyjecie tak, że można nazwać was sługami Bożymi? Że kiedy przyjdzie Pan Jezus po swój Kościół, że będziesz naznaczony Jego pieczęcią, Jego imieniem. Tym się zainteresuj. Nie interesuj się tym. Owszem, ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach dobrze jest wiedzieć jedno i drugie. Jak na przykład przyrównam tego do... jestem pasjonatem też historii i wiem, że kiedy była wojna, wiem, że żołnierze walczyli z wrogiem. Ale też wiem, że był oddział, jak na przykład wywiad, kontrwywiad, który się interesował poczynaniami wroga. Ale tylko, żeby go poznać, żeby znać jego metody. Nic poza tym. Nie zaprzyjaźniał się, nie miał chorej fascynacji, nie zagubił się w tym. Tyle, ile trzeba się dowiedział, wykorzystał to na swoją potrzeby, na swoje korzyści, na swojej armii i tyle. Cześć, koniec pieśni. Moi drodzy, jak wielu chrześcijan, kiedy wrzucę na przykład na jakimś portalu społecznościowym temat chipów, od razu są dwa różne obozy. 180 komentarzy, które kończą się hejtami. Dlaczego nie interesujemy się tym, czy jesteśmy naznaczeni pieczęcią Bożą? Dlaczego nie zainteresujemy się tym, czy na Twoim czole, kiedy przyjdzie nasz Pan, kiedy się objawi, tak jak jest napisane w Księdze Objawienia, czy na Twoim czole będzie znamie Boga? Czemu się tym nie interesuje? Czemu się tym nie zajmiesz? To jest dla Ciebie o wiele pożyteczniejsze. My należymy do Królestwa Jasności. My należymy do Królestwa Niebios. My należymy do Królestwa naszego świętego Boga. Zostaliśmy wykupieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Jezus stał się barankiem Bożym. Złożył w ofierze swoje życie. I my jesteśmy odkupieni. I tym powinniśmy się interesować. To powinno być w kręgu Twojego zainteresowania. Tym powinieneś żyć. Owszem, nie ma problemu, moim zdaniem nie ma problemu, żebyś przestudiował Księgę Objawienia, 13 rozdział, rozważył, czym jest znamie bestii, czy to jest chip, czy nie jest chip, ale bez takiej chorej fascynacji, bez poświęcania diabłu więcej czasu niż Bogu. Moi drodzy, jeżeli byście się chcieli mnie tak osobiście zapytać, to uważam, że te chipy, o których dzisiaj jest taka mowa, to nie jest jeszcze znamie bestii. Znamie bestii, jesteś czymś oznakowany, jesteś czymś naznaczony, masz znamie. Taki, wiem, że to jest może bardzo prosty i banalny przykład, ale myślę, kiedy myślę o znakowaniu, o znamieniu, to od razu z drugiej półkuli mojej głowy otwiera mi się obraz taki, kiedy krowy są znakowane. Jak widziałem na filmach, jakichś westernach, kiedy krowy były znakowane jakimiś znakami. Po prostu to jest jawny, konkretny znak. Przynależysz do mnie. Znak jakiegoś farmera. Będziesz przynależał do mnie. Znak diabła. To nie będzie jakiś niedomówień, to nie będzie jakiś... że nie wiadomo, co to jest tak do końca. Że można to na dwa sposoby interpretować. Kiedy anioł Boży
naznaczy sługi Boże. Będzie to znak Boga i będą nie do tknięcia słudzy Boga. I będzie to jawny, czytelny, konkretny znak. Tak samo z drugiej strony. I tyle. I tyle powinieneś wiedzieć. Nic więcej nie powinno Cię interesować. Moi drodzy, znamie sług Bożych. Myślałem o tym temacie i wiecie, że w Biblii Bóg już dawno taki sposób działania obrał, że już to nie jest tylko w Księdze Objawienia, naprawdę. Powiem Wam, cofniemy się troszeczkę do pierwszej Księgi Mojżeszowej, na sam początek Biblii, do pierwszych ludzi, cofniemy się do pierwszych ludzi, nie do Adama i do Ewy, ale do Kaina i do Abla, do pierwszych ludzi zrodzonych z, tak jak mężczyzna i kobieta to robią, czyli tak jak Bóg na nowo to ustanowił i mamy to opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Jest to historia, jak Kain zabił Abla i Bóg go wyrzuca. Bóg go oddala i wtedy jest taka historia, że pierwsza Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział od 14 do 15 pisze tak. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Pierwszą zmiankę o jakimkolwiek naznaczeniu, nałożeniu jakiegokolwiek znaku już mamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Jest nią naznaczony Kain, morderca swojego brata. Nie wiemy, co to było, jaki to był znak, nie wiemy, jaka to była pieczęć. Wiemy tylko tyle, że kiedy Bóg coś nakłada, to jest to jawne, czytelne i żadna moc zła nie może tego tknąć. Chcesz następny przykład i wiedzieć tego, że Bóg dalej dba o swoich ludzi poprzez jakieś naznaczenie? Okej, okay, proszę Cię bardzo. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Jest to cały rozdział opisujący, moi drodzy, kochani bracia i siostry, Paschę. I już powinniście wiedzieć, o czym będę mówił, ponieważ Pascha była w nocy przed tym, jak Żydzi zostali uwolnieni i opuścili Egipt. I co mieli? Jaki był nakaz pański? Miała przejść ostatnia plaga. Miała przejść plaga, która wybiła wszystkich pierworodnych. Dzieci, bydło, wszystko, co było pierworodne. I Pan powiedział do Izraela, naznaczcie swoje odzia krwią baranka, a kiedy anioł śmierci będzie przechodził, ja nie tknę tego domu. I tak się stało? Tak się stało. I znów Bóg kazał naznaczyć tym razem Izraelowi pewne miejsca krwią baranka. Oczywiście jest to jedno z wielu, ale jedno z pierwszych jakby proroc odnośnie Jezusa. Krew baranka ochroni Cię przed złem. Krew baranka ochroni Cię przed śmiercią, nawet przed aniołem śmierci. Krew baranka. Dlaczego? Dlaczego ochroni? Czy sama siebie krew baranka ma moc ochronić? Oczywiście, że nie. Krew baranka ochroniła Żydów dlatego, że Bóg tak nakazał, że tak ma to być, że tak ma się to wydarzyć. Idźmy dalej, ponieważ to nie są tylko w Księdze Mojżeszowej te przykłady. Przejdziemy do Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela, 9 rozdział. I sobie tutaj go przeczytamy, bo on jest ciekawy, on jest bardzo ciekawy. Wczoraj go czytałem, żeby sobie odświeżyć i bardzo mi się to podobało, co tam jest napisane. Księga Ezechiela, 9 rozdział. Już mamy. I tam jest napisane, 9 rozdział jest w Brytyjce zatytułowany Zniszczenie winnych. 8 rozdział jest zatytułowany Bałwochwalcze kulty w świątyni jeruzalemskiej. Oczywiście Żydzi, naród wybrani, kapłani Boga żywego, sprowadzili do Jerozolimy wszelkie możliwe kulty szatańskie, wszelkie demoniczne. Popadli w bałwochwalstwo. A że Bóg nienawidzi bałwochwalców, że Bóg nienawidzi bałwochwalstwa, zareagować musiał i zareagował. I o tym mówi 9 rozdział. I przeczytamy go sobie. Potem zawołał donośnym głosem za to, że na własne uszy słyszałem. Przepraszam, jeszcze raz. Potem zawołał donośnym głosem, że to na własne uszy słyszałem. Przybliżcie się, wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. A oto 6 mężów przyszło od górnej bramy zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia.
a był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swego boku i rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalem i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: przejdźcie za nim przez miasto i zabijcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie, a rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. I oczywiście zostali wybici wszyscy bałwochwalcy. Możemy tutaj na chwilę sobie zrobić taki lekki, jakby w nawiasie coś powiedział, napisał, że zobaczcie, jak Bóg broni swojej świętości. Pojawia się bałwochwalstwo, Bóg postanawia wybić wszystkich bałwochwalców, starców, kobiety, dzieci, nieważne. Jesteś bałwochwalcą, pokutuj i upamiętaj się. Czcisz innych bogów w jakiejkolwiek innej formie, to ci szybko powiem, wycofaj się z tego, bo przyjdzie dzień. Przyjdzie dzień, że tak właśnie jak w Jerozolimie, Bóg naznaczy swoich sługi, którzy gorszyli się, brzydzili się złem popełnianym w Jerozolimie, a resztę wybije. Ale wracając do głównego tematu, zobaczcie, w księdze Ezechiela mamy również napisane, że przyszedł dzień, że Bóg powiedział: koniec, koniec, nie chcecie pokutować z bałwochwalstwa, nie chcecie przestać służyć innym bogom? Wybrałem tych, którzy widzieli wasze grzechy, widziałem tych, którzy widzieli wasze winy i wzdychali i płakali nad waszym bałwochwalstwem i naznaczyłem ich. Naznaczyłem ich swoją pieczęcią na czole, a reszta do wybicia. Więc nie tylko w Księdze Objawienia Bóg zaczyna pieczętować swoich sług. Na różne sposoby. Kaina naznaczył, żeby go inni nie tykali. Taka była Boża wola. Mimo, że był mordercą, taka była Boża wola. Kiedy Żydzi wychodzili, mieli odznaczyć krwią baranka swoje odrzwia, żeby anioł śmierci ich nie ruszył. Taka była Boża wola. Bóg tak postanowił. W księdze Ezechiela, kiedy bałwochwalcy zaczynali sobie śmiało poczynać w Jerozolimie, Bóg naznaczył tych, którzy się w to nie wkręcili, tych, którzy płakali, biadolili nad grzechami Jeruzalemu. Naznaczył ich, a resztę kazał wybić. Mamy taki sam obraz w Starym Testamencie, jak i w Księdze Objawienia, że przyjdzie dzień, że Bóg wyśle na tą ziemię aniołów, którzy będą znaczyli drzewa, wody, ziemię, zwierzęta. Ciekawe, prawda? Ciekawe, że nie tylko ludzi, ale też wszystko, co wokół nas żyje. I mają aniołowie naznaczyć pieczęcią Boga, świętego Boga, mają naznaczyć sługi Boże. 14 rozdział Księgi Objawienia mówi, że znakiem Bożym właśnie tym jest imię. Imię wypisane na czole świętych. I teraz, mój drogi bracie i siostro w Jezusie Chrystusie, pytanie. Po co wnikać, po co interesować się, po co się zagłębiać w meandry tego, czym konkretnie jest znamie bestii? Mamy opisane to w 13 rozdziale Księgi Objawienia. I tyle. Kawa na ławę jest wyłożona. Ja tylko może od siebie dodam, to jest ode mnie, że każde znamie, czy Boże znamie, czy diabelskie znamie, będzie takie, że ty będziesz wiedział, czyje to jest znamie. Będziesz rozpoznawał ten znak. Aniołowie, którzy zejdą po otwarciu pieczęci, którzy będą robili takie zamieszanie na ziemi, będą rozpoznawali, czy jesteś naznaczony znamieniem Boga, czy znamieniem bestii. Skoro oni więcej nie muszą wiedzieć, skoro oni to rozpoznają, to dlaczego ty tak bardzo się fascynujesz, tak bardzo się jarasz tym, tak bardzo zagłębia się w meandry tego, czy znamie bestii to jest chip? Jak będzie wyglądać znamie bestii? Jak będzie one funkcjonować? Nie potrzebujesz tego. Ty zostałeś wyrwany z królestwa ciemności. Ty zostałeś uwolniony przez krew Jezusa Chrystusa, przez to, co wydarzyło się na Golgocie. Ty zostałeś wyrwany z królestwa ciemności, przeniesiony do królestwa światłości.
I Ciebie powinno interesować to, co Bóg mówi, jaki Bóg ma plan, jak Bóg to widzi, jak Bóg to wyreżyserował, jak Bóg to postanowi. I tyle powinno Cię interesować. Nie powinno Cię interesować, co się dzieje w Królestwie Ciemności. Ty już nie należysz do tego Królestwa. Ty już nie jesteś za Pan brat z diabłem. Ty już nie jesteś sługą diabła. Ty jesteś wyrwany i przeniesiony do drugiego Królestwa. I tym powinien się zainteresować. Owszem, podtrzymuję to, co mówiłem, że powinniśmy przeczytać 13 rozdział Księgi Objawienia, gdzie jest mowa o znamieniu bestii, rozważyć go i iść dalej do przodu. Iść dalej do przodu. Ty powinieneś zainteresować się tym, czy jesteś nazwany nie tylko dzieckiem Bożym, ale czy jesteś nazwany sługą Bożym. Czy kiedy Pan przyjdzie, powie do Ciebie sługo dobry i wierny, czy sługo zły. Powinien się interesować tym, czy kiedy przyjdą aniołowie, czy nałożą na Ciebie pieczęć Boga Świętego, dlatego, że jesteś sługą Bożym, czy kiedy przyjdzie nasz Pan, to czy rozpozna Ciebie, czy rozpozna swoją pieczęć, czy nie. To jest główne i to powinno być głównym Twoim motywem zainteresowania w temacie pieczęci. Nie, czy to jest chip, nie, czy to nie jest chip, chociaż tak jak mówiłem, moim osobistym zdaniem to nie, ale okej, niech każdy myśli jak chce. Chciałem się tylko z Wami z tym podzielić, moi drodzy, ponieważ temat jest palący, nikt nie pozostaje w Kościele obojętny na ten temat. No może nie powiem, że jakoś tam dzieli, że ludzie z tego powodu się jakieś rozłamy są, ale na pewno ludzie jakby nie mają wyrobionego zdania, nie widzą w tym jakby jedności i każdy ma jakieś tam swoje zdanie. Jak mówię, internet jest pełen informacji, niekoniecznie prawdziwych, ale tak naprawdę, bracie, siostro, po co się tym interesować zbyt mocno? Po co się tym jarać? Po co wchodzić w to zbyt głęboko? Nie ma sensu. Ty jesteś sługą Bożym. I na tym powinien się skupić. Co mówi nasz Pan na ten temat? Jak widzi nasz Pan? Jakie są jakby, no nie chcę powiedzieć warunki przyjęcia pieczęci Bożej. To nie tak działa, ale Ty powinien się interesować tym, że kiedy przyjdzie nasz Pan, a zanim kiedy przyjdzie, kiedy aniołowie będą działali na Jego polecenie, żeby była na Tobie pieczęć sługi Bożego. I to powinno być w Twoim kręgu zainteresowań. Czytałem kiedyś taką książkę na temat pieniędzy. Była to książka z lat 90. Wiem, że już dzisiaj jest troszeczkę inna technika, ale czytałem tą książkę na temat pieniędzy, na temat finansów i tam było to coś takiego fajnego napisane, co w innych źródłach kiedyś znalazłem też potwierdzenie, że kiedy pracownicy banku przychodzą i się szkolą do pracy z pieniędzmi, nikt ich nie uczy na temat fałszywek. Nie uczą się, jak wyglądają fałszywe banknoty, jak są robione, ponieważ co chwilę powstają nowe metody fałszowania. Dyrekcja banku uczy pracowników banku rozpoznawać oryginały i uczą się na oryginalnych banknotach, uczą się oryginałów i uczą się rozpoznawać oryginały. I myślę, że to jest świetny przykład tego, jak my powinniśmy żyć. My, okej, możemy zobaczyć w drugą stronę, zobaczyć metody działania i zostawić to, ale powinniśmy uczyć się ciągle i rozpoznawać oryginały. I my też powinniśmy wiedzieć, czym jest pieczęć Boga i że w ogóle jest. Ponieważ w niektórych rozmowach zauważyłem, że chrześcijanie w ogóle nawet nie wiedzą, że Bóg też naznaczył sługi Boże swoją pieczęcią. A o tym kilkakrotnie piszę w Księdze Objawienia. Jest więcej troszeczkę o tym w Starym Testamencie, o czym Wam też czytałem. I to wszystko jest działanie Boga. I tym powinniście się zainteresować. Jeżeli troszeczkę rozjaśniłem Ci temat, myślę, że myślę, że może liczyłeś, oglądając ten materiał, że odpowiem na pytanie, czym jest chip, czym jest znamie bestii, ale tak naprawdę mnie to nigdy specjalnie nie interesowało i pewnie nie nagrałbym tego materiału, gdybym nie zauważył, że tak małe rozeznanie w Kościele Jezusa Chrystusa jest tego, że pieczęć Boża też jest. Że zbyt mocno się tym interesujemy, co się dzieje w Królestwie Bożym, niż tym, że powinniśmy się interesować Królestwem Niebieskim. To jest tak jak dzisiaj w 2022 roku, w styczniu, 5 stycznia dzisiaj jest, ludzie interesują się bardziej, czy ta szczepionka jest właściwa, czy niewłaściwa. Ludzie biadają, czy ta szczepionka zabija, czy nie, czy jest ona certyfikowana, czy nie. I to w Kościele Jezusa Chrystusa robi coraz głębsze i większe podziały. I ja mam swoje zdanie,
Ja po 2 latach tej dziwnej akcji z pandemią już obrałem swój kurs, jestem zdecydowany i myślę, że generalnie wszyscy, chrześcijanie i niechrześcijanie, po 2 latach tej dziwacznej sytuacji już zdążyli sobie jakoś wyrobić zdanie, podjęli jakąkolwiek decyzję i są w jakimkolwiek tam obozie, bądź podjęli jakiekolwiek stanowisko, że się szczepią albo się nie szczepią, że to prawdziwa pandemia albo nieprawdziwa i okej. Okay. I myślę, że już nie ma więcej sensu głębiej poruszać tematu tych szczepionek czy szczepionek, ponieważ jak to często ostatnio powtarzam na live'ach, na tych nagraniach, w rozmowie z wierzącymi, że cokolwiek by się wydarzy, czy się szczepiłeś, czy się nie szczepiłeś, czy wierzysz w to, czy nie wierzysz, wszyscy jak jeden mąż, przyjdzie dzień, że staniemy przed sądem Bożym i zdamy relację z naszego życia. I powinniśmy bardziej skupić się na tym, czy jesteśmy zbawieni, czy właśnie jest na nas pieczęć sług Bożych, czy zwiastujemy ludziom Ewangelię, tym po jednej stronie i tym po drugiej, czy głosimy im to, że jest Książę Pokoju i On może dać prawdziwy pokój. I tym powinniśmy się zająć. I takie powinno być stanowisko Kościoła Jezusa Chrystusa w 2020 roku i dalej. I takie też moim zdaniem odnośnie znamion bestii, odnośnie chipów, czy to jest znamie bestii, powinno być stanowisko Kościoła Jezusa Chrystusa. Okej, okay, jest napisane w 13 rozdziale Księgi Objawienia, że ci, którzy przyjdą z znamie bestii, mali, wielcy, duży, średni, żółci, czarni, biali, bogaci, biedni, wszyscy oni przyjdą z znamie bestii, żeby kupywać jedzenie. A znamie bestii to jest liczba 666. I mamy jasny temat i tyle powinieneś wiedzieć. A reszta, skup się na tym, co mówi Bóg o swoich pieczęciach. Więc moi drodzy, myślę, że krótko może, ale wyczerpałem temat. Jeżeli czujesz się zainteresowany, otwórz swoją Biblię, szukaj sam i zobaczysz, że myślę, że Bóg Ci to samo pokaże, co mi pokazał. Jeżeli chcesz kontynuować tą rozmowę, to proszę pod tym filmikiem napisz jakiś komentarz, napisz swoją refleksję. Możemy tą rozmowę kontynuować, ponieważ ona jest bardzo ciekawa, ona jest bardzo interesująca, bo jest wiele tematów w Biblii, które jakby dzielą Kościół. Jedni potrafią znaleźć wersety na tezę i antytezę. Ale często są to fragmenty wyrwane z kontekstu, a my musimy patrzeć na Słowo Boże tak, jak Bóg to pokazuje. Nie wyciągać swoich wniosków, nie interpretować po swojemu, ale to my mamy dostosować się do Słowa Bożego. Ale o tym może innym razem, jak powinniśmy interpretować Biblię. Więc jeżeli wyczerpałem dla Ciebie temat, to chwała Jezusowi. Jeżeli ugruntowałem Ci i usystematyzowałem temat znamienia bestii, znamienia Bożego, chipa, nie chipa, to chwała Jezusowi, jeżeli sobie to poukładałeś w głowie dzisiaj, jeżeli Ci to troszeczkę objaśniłem. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, ja bardzo chętnie przeczytam, bardzo chętnie sam się czegoś dowiem, bardzo chętnie się zbuduję i bardzo mnie cieszy, kiedy pod moimi filmikami zaczyna się jakaś rozmowa, zaczyna się komentowanie, ktoś objawia swoje stanowisko, ponieważ to świadczy, że temat jest bardzo palący, bardzo ważny. A tematów, które różnią Kościół Jezusa Chrystusa, jest bardzo wiele. A jest ich bardzo wiele tylko i wyłącznie dlatego, że interpretujemy je na własne potrzeby. Mamy jakiś sposób widzenia i wyciągamy wersety, które gdzieś tam nam pasują. Nie patrząc całego kontekstu, nie patrząc całego jakby co w danym momencie mówił Bóg w szerszym kontekście. Tylko jeden werset bierzemy i juchu, i on nam pasuje do innej teorii. I tak skaczemy, stary, nowy, psalmy, kawałek tutaj. 10 wersetów złożymy sobie w kupę i już mamy jakąś nową teologię. Dlatego dzisiaj jest tak wiele fałszywych kościołów, dlatego jest dzisiaj tak wiele fałszywych religii, ponieważ ludzie coś im... gdzieś coś zobaczyli. Nawet nie chcę mówić, że im diabeł to nałożył może, że ich diabeł zwiódł. Okej. Ale mają jakiś sposób widzenia chrześcijaństwa. Wiecie, Biblia to jest 1352 strony. Nie liczyłem nigdy ile, musiałbym sprawdzić, ale ile jest wersetów i ile jest tez i antytez. I można sobie powyciągać z wersetów, powyrywać i ułożyć swoją własną teologię. I wtedy już zwodzimy innych ludzi. My musimy dostosować się do tego, co mówi Bóg. Nie interpretować Boga na swoje potrzeby, ale to my dostosowujemy się do świętego Boga, do Jego słowa, do Jego przykazań, do Jego nakazów. I tak powinniśmy interpretować Biblię. I to Biblia ma się w nas objawiać, a nie my mamy z Biblii wyciągać. Więc moi drodzy, już troszeczkę nie przedłużając, bo już odbiegam od tematu, bracia i siostry, w Kościele Jezusa Chrystusa,
coś, co jest dla Ciebie najważniejsze w temacie chipowania, w temacie znamion bestii. Sługi Boże będą naznaczeni przed końcem czasu. Będą naznaczeni pieczęcią. Pieczęcią świętego Boga. Ale nie wszyscy, tylko sługi Boże. Więc tym powinny się zainteresować, czy można nazwać się sługą Bożym. A pieczęć będzie miała imię świętego Boga. Mówi o tym 14 rozdział Księgi Objawienia. I to jest wszystko, co powinniśmy wiedzieć w tym temacie. Błogosławię Ciebie, kochany bracie. Błogosławię Cię, kochana siostro. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Chwalmy Jezusa naszym życiem. Żyjmy tak, żebyśmy byli nazwani sługami Bożymi. Życzę tego Tobie, życzę tego sobie. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Dziękuję Wam, bracia i siostry. Zaprawdę powiadam Wam, zaprawdę powiadam Wam, jeśli kto zachowa słowo moje, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki. Zaprawdę powiadam Wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki.